Zakoł Power, Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakoł Power, a teraz jego bratanek. Właśnie Staszek Karpiel-Bułecka, świetny narciarz, ale najnowsze odkrycie polskiego show biznesu właśnie, teraz. Spróbował sił w show biznesie. Zobaczmy, co z tego wynika. Przenosimy się w Słowackie Tatry. Jestem sportowcem, jestem zawodnikiem, który tak naprawdę swoją pasję targa do dziś dnia, ale też ma drugą, jaką jest śpiewanie. Idzie Janko lasem, kukuśka mu kuka. Idzie Janko lasem, kukuśka mu kuka. Zimno jak od Ruska, ładbuka do buka. Daj ładbuka do buka. Hej Janisku, szwarne chłopce, nie zapomnij o tej hance. Serce dusa, no i ciało, kogo jedną i no śmiało. Hej Janisku, szwarne chłopce, może zrobić w życiu co chcesz. Kochać musisz honorowo, sercem dusą, ale z głową. No myślę, że priorytetem jest płyta, którą wydaję na wiosnę. Ale to nie przeszkadza mi w ogóle w narciarstwie. Wręcz przeciwnie, jak to powiedział mi kiedyś znajomy na stoku, pokolenia zmieniły się tak, że tu powiem na przykładzie mojego brata, on słucha iPoda na najeździe na skocznie, a ja sobie śpiewam. Fakt faktem swoje kawałki, ale sobie śpiewam. A 8 stycznia w Zakopanem, 20. wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I właśnie w Zakopanem, po pierwszym się Majurka Owsiaka usłyszymy, co? Staszka Karpiel-Bułecka i jego zespół Future Folk. Ale niezły, niezły ten Staszek Karpiel-Bułecka. No zobaczymy, jak się jego kariera będzie toczyć. Szykuje się kolejny sukces Karpiela Bułecki w polskim show biznesie. Proszę Państwa, zaglądamy do dzisiejszej prasy.